Damian, jakie wrażenie na tobie robi ta nowa hala bokserska tutaj w Gliwicach? Witam serdecznie. Jeśli chodzi o tutaj no, halę dla zawodników boksu, jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze widzę wyposażona, jest bardzo fajna. No i tutaj naprawdę ukłony w stosunku do miasta, że wspiera naszą dyscyplinę i pokazała, że dzieciaki mogą trenować w bardzo dobrych warunkach. No, ja nigdy nie miałem przyjemności, jeśli chodzi o właśnie swoje lata młodzieńcze, mieć aż tak fajnej sali. No teraz wiadomo, dzieci mają dużo, dużo różnych jakby pokus, alternatyw na zajęcie czasu, więc trzeba im stworzyć warunki, które będą konkurencyjne i żeby mogli te treningi w jak najlepszy sposób prowadzić i rozwijać się. Jak ta infrastruktura bokserska na Śląsku wygląda na tle reszty Polski? Znaczy no, kiedyś w ogóle no, boks na Śląsku to była naprawdę dyscyplina wiodąca i tych klubów było bardzo dużo. No wiadomo, były troszeczkę inne czasy, ale dużo właśnie miejsc pozostało takich, że tak jak na przykład właśnie Gliwice miało tak naprawdę kilka klubów. Teraz ten klub akurat no, bardzo dobrze tutaj prosperuje i rozwija się. No tylko trzeba tutaj mieć też trochę pasji, samozaparcia i bardzo chcieć jakby w tym kierunku iść. Ważne, że jest wsparcie właśnie tutaj też miasta, no i wiadomo, trener i, że tak powiem, taki organizator też tutaj w osobie pana Wilka jest osobą bardzo ważną, ponieważ no, bez tego no, jest ciężko, żeby to wszystko pociągnąć, ale widać, że jeśli jest ten upór i walka o to, aby stworzyć takie warunki, to jest to możliwe. Jak jest z zainteresowaniem boksem wśród młodych? Czy jest boom właśnie, czy wręcz przeciwnie? No bo jednak młodzi mają wiele alternatyw typu internet i tak dalej, gry komputerowe. Jak to jest? No właśnie lepiej, żeby się skupiali na tej pracy na sali treningowej niż na komputerach, bo później ich, że tak powiem, wyniki sportowe czy w szkole, na WF-ie, czy w innych rzeczach są dużo gorsze, a to wiadomo, internet to jest tylko i wyłącznie taka zabawa, ale już jeśli chodzi o kwestie jakby zainteresowania, no to ogólnie sporty walki na pewno mają duży boom, tylko tutaj bardziej przoduje to MMA i z tym trzeba się tutaj zgodzić, że to jest taki sport wiodący, tylko to jest tak, że jakby tutaj trenuje się wszystko i tak naprawdę nie można się wyspecjalizować w żadnej jakby z dyscyplin i to u nas też jakby się dopiero rozwija. Boks jest jakby sportem, który ma ogromne tradycje i tutaj z racji też jakby osiągnięć naszych zawodników, którzy też walczą w Stanach, jest też mocno popularny i jest to taki sport, który mogą trenować powiedzmy dzieciaki od lat 5 do 105, ponieważ jest to sport naprawdę bezpieczny, bez jakby też taki, to potocznie wszyscy uważają, że jest urywanie głowy i nie wiadomo czego, tylko po prostu jest to walka taka czysta i tutaj można nauczyć się i obrony, i właśnie samoobrony, aby po prostu człowiekowi się nic nie stało, gdyby tam ktoś go chciał skrzywdzić. I poza tym można jakby odreagować i wyładować te, że tak powiem, stresy, które nam towarzyszą w życiu codziennym. Ludzie, którzy prowadzą różne firmy, korporacje, wiem dobrze, że też trenują boks i bardzo im to fajnie wychodzi i tutaj nikt się nie bije wtedy, nikt sobie nosa nie łamie, tak jak wszyscy myślą, tylko po prostu jest normalna praca na treningu i taki prawdziwy duch sportowy. A jeśli chodzi o młodzież, no to wiadomo, jeśli ktoś ma ochotę, to trenuje to bardziej jakby tutaj pod względem treningów pod zawody i pod starty, a jeśli ktoś nie ma ochoty, no to trenuje tylko i wyłącznie, aby po prostu sobie potrenować, czegoś się nauczyć i żeby mile spędzić czas. Duże pieniądze zarabiane przez zawodowych bokserów działają na wyobraźnię młodzieży? No działają na wyobraźnię, tylko to tak naprawdę właśnie to jest tylko wyobraźnia, bo te duże pieniądze zarabiają jednostki i tutaj ma wiele czynników na to wpływ. Przede wszystkim właśnie no, świat tak jest stworzony, że teraz jakby, żeby odciągnąć taki duży sukces i zarobić te duże pieniądze, to oprócz tej sprawy sportowej musi być ta sprawa marketingowa i no, my jako sportowcy jesteśmy produktami i jeśli coś się dobrze sprzeda,
no to wtedy te pieniądze są naprawdę duże, ale jeśli nie ma tych dwóch czynników, to po prostu razem to, no to jest ciężko, żeby to tak aż duże pieniądze były, ale każdy jakby kto zaczyna trenować ten sport już tak zawodowo, to nie patrzy tylko i wyłącznie na pieniądze, tylko też robi to z pasji i ogólnie z chęci jakby tutaj dążenia do jakiegoś tam wytyczonego celu. Twoja ostatnia walka miała miejsce w maju ubiegłego roku. Jakie są najbliższe twoje plany zawodowe? No jeśli chodzi o moje plany zawodowe, to tak naprawdę jeszcze nie są tak jakby ukształtowane w 100%, ponieważ coś tam sobie zaplanowałem i z kimś powiedzmy porozmawiałem, ale nie będę na ten temat wybiegał, bo tutaj wiele rzeczy było się o moją osobę mówione kiedyś i nie doszło do skutku, więc nie ma tam co tego tematu ciągnąć, ale na pewno zaboksuję jeszcze i mam nadzieję, że będzie to walka naprawdę ciekawa, która będzie mogła kibicom tutaj przysporzyć dużo emocji, bo na tym tak naprawdę najbardziej mi zależy, aby boks, który ja prezentuję, byłby efektowny dla kibiców. W tym roku kończysz 33 lata. Czy pojawia się w twojej głowie już taka myśl, co dalej? Bo to już jest taki wiek, że tych lat boksowania nie zostało przed tobą bardzo dużo. Znaczy ja ogólnie już od kilku lat jakby buduję swoje zaplecze takie pozasportowe i mam tam kilka pomysłów tak naprawdę na życie. Tylko tak jak jakby no to zawsze podkreślam, ja boksuję też dlatego, że to lubię bardzo robić, sprawia mi to ogromną frajdę. I ta rywalizacja sportowa jest bardzo fajna, a poza tym jakby doznania, które towarzyszą walkom w ringu, ta cała atmosfera, to są przeżycia bezcenne, które zostają nam do końca życia i tego tak naprawdę nie można kupić za żadne pieniądze, więc to mnie bardzo cieszy. I dopóki będę mógł, będę trenował i startował, a jeśli nie będę mógł już startować, no to na pewno będę trenował, bo ja trenuję sport od 8 roku życia, więc nie wyobrażam sobie, że miałbym siedzieć, że tak powiem, na kanapie z pilotem i nic nie robić. A jeśli chodzi, tak jak powiedziałem wcześniej, o te plany pozasportowe, to mam kilka, że tak powiem, dziedzin, w których cały czas coś robię i jak gdybym tego też nie robił, no to ciężko mi byłoby wyżyć tylko i wyłącznie z boksowania, bo tak jak mówiłem, to nie jest tak, że ze sportu, z boksu zawodowego są jakieś zarabiane krocie.